No cześć, Rybeńki. Kochani, robimy szybciutko wasze czytanko na czerwiec. Czerwiec dla rybek. Miłość, praca, co jest na przykład osiągnięcia i wy z każdym znakiem. I wy z każdym znakiem. Już, myśki, już. Rybeńki. Dobra. Kochani, miłość najpierw. Rybeńki, miłość. Rybeńki, związkowcy. Czy wy czasem nie macie wodnika? Bo to jest chyba kontynuacja tego, co przed chwilą mówiłam do wodnika. Ja pierniczę. Co to jest? Odwróciła mi się karta braku rozwodu. Singlaczek. O Boże, Boże, miśki. Dobra, kochani, krótka piłka. I... Nawet nie wiem, co jeszcze wam powiedzieć. Jak to już powiem, to nawet nie wiem, co jeszcze wam powiedzieć. Ale krótka piłka. Jest gdzieś grupa rybeczek, dziewczyn, które są dla niego tylko kochanką. Albo dla niej, no to tam nieważne. Ale są tylko kochanką. No chyba, że jest rybeczka, która jest tylko kochankiem. Może tak być, chłopak. I nic poważnego z tego nie będzie. Jeżeli nie macie poważnego związku, jeżeli macie poważny związek, to no to... Uff, kurde. Ja nie, powiem szczerze, nie wiem, co gorsze. Czy, że wy jesteście traktowani tylko i wyłącznie jak romans i nic poważnego nikt nie chce. Nawet jeżeli wam mówi, że chce coś poważnego, to kłamie z tą siódemką mieczy. Czy sytuacja, w której to jest wasz poważny związek i was oszukuje facet lub kobieta, bo ma kochankę lub kochanka. Nie wiem, co jest bardziej negatywne. Jakby nie było, dla tych, co mają człowieka, jest pokazane oszustwo. Albo ktoś nie widzi prawdy, bo ma mydlone oczy strasznie. Słuchajcie, jakaś rybka, jakieś rybeczki, które są w jakiejś relacji, czy to w poważnej, czy to w jakiejś dziwnej tam na odległość, coś tam, jakieś dochodzące barachło. Jakieś rybeczki absolutnie w ogóle totalnie nie widzą, że mają tak zamydlone oczy, że to się w głowie nie mieści. W ogóle tego nie widzą. Albo zamydlone oczy przez swojego związkowca i tu są albo zdrady, albo nałogi. Na przykład ktoś mówi, o ja już nie będę pił. A tam nie będzie pił. Będzie, tylko nie będziecie wiedzieć o tym. Ale może być inny nałóg, może być marihuana, czy tam cokolwiek innego, albo jakieś inne bujanie w obłokach. On może mieć jakieś internetowe zainteresowania. Tu gdzieś tam jakieś baby, jakieś strony, jakieś dziwne rzeczy. I ukrywane to jest, bo tu jest siódemka mieczy. Ukrywane. Jeżeli wy jesteście w relacji dziwnej, w której nie czujecie się bezpiecznie, nie jesteście pewni, niby słyszycie słowa być może od tej osoby, że tak, tak, ja chcę coś poważnego, ja z tobą będę, tak, marzę o dzieciach. Niby słyszycie słowa, ale tak wam się coś wydaje, że coś tu nie gra. Dlatego, że ta osoba was oszukuje, po prostu. Już nawet nie wchodzę w to, czy marzy one męża, to nieważne, może nie ma, nie chce związku z wami. Was traktuje jako iluzję, a wy też siedzicie w iluzji. Kłamstwo, iluzja w tej relacji rybki. Strasznie ktoś odleciał. Jeżeli wy nie odlecieliście i jesteście bardzo pewni swojej sytuacji związkowej, to jest niebezpieczeństwo, że druga strona odleciała i w ogóle nie wie, na czym stoi, w ogóle nie wie, czego chce. Związki stałe przypatrują się, czy nie ma ukrywanych kochanek, dziwnych internetów, dziwnych trunków, dziwnych jakichś nałogów, różnych innych dziwnych rzeczy. Osoba ukrywa, że odlatuje. Odlecieć można w różne strony z różnych powodów. Może być alkohol, marihuana, narkotyki, może być baba albo chłop i nawet może być tylko internet. Ale odlatuje i ukrywa, kłamie. Miśki, Jezusicku. A jeżeli, więc jeżeli to jest poważna relacja wasza, to naprawdę się temu przyjrzeć. Chyba, że to wy robicie. Chyba, że wy coś ukrywacie takiego.
Może być tak, że ktoś po prostu o kimś marzy. Jest z kimś w stałym związku poważnym, ale marzy sobie o kimś innym. A jeżeli mówię, to nie jest stała poważna relacja, to ja bym się poważnie zastanowiła, czy to w ogóle warto jeszcze ciągnąć. Bo tu jest taka iluzja, że się w głowie nie mieści. Wasza rada jest, właściwie nie jest rada, tylko informacja, że dacie sobie ze wszystkim radę, jest pokazane. Żebyście się nie zatrzymywali, że jeżeli wy chcecie coś mieć, co byście jeszcze mogli chcieć mieć? No nie wiem, od tej osoby, czy w ogóle w życiu, to macie się nie zatrzymywać, iść dalej do celu, jest pokazane. I się nie zatrzymywać, nawet jeżeli wasza droga jest kręta. Nie wiem, jaki to jest cel. Nie wiem, co wy macie zrobić. Uważać na kłamstwa, na iluzje i na oszustów. I na jakieś dziwne substancje, które powodują, że człowiek ma zamydlone oczy. Miśki, weźcie, uważajcie na takie rzeczy, żeby was ktoś nie naćpał albo nie upił, ale, znaczy upił, no to byście wiedzieli, bo wiecie, co pijecie, nie? Ale żeby wam ktoś czegoś nie... Dobra, okej, dobra, mam nadzieję, że nie. Uważajcie, kto wam podaje jakieś drinki, czy jakieś tam różne inne rzeczy. Straszna iluzja, dlatego to jest tak straszna iluzja i tak straszne oszukiwanie kogoś lub oszukiwanie siebie samego, że nawet mi przyszło do głowy, że to nie może być tylko sytuacja, że to w niektórych przypadkach to będzie wręcz substancja podawana komuś, żeby ktoś siedział w iluzji. Do tego stopnia to jest silna energia. Oczywiście, że nie musi być substancji, ale energia jest cholernie silna. No nie jest zbyt sprzyjająca. Ktoś musi otworzyć oczy i zobaczyć, że żyje w jakimś kłamstwie, w jakiejś iluzji. To jest raz. Singlaczki, milaczki. Albo tamto było dla singli. Dobra, miśki, macie trochę pomieszaną energię, więc ja powiem po prostu, co tutaj jest i to może być i dla singli, i dla ludzi w związkach. Jeżeli ktoś jest singlem, ale jest zainteresowany jakąś osobą, jest niebezpieczeństwo, że ta osoba jest już z kimś związana. Nie wiem, być może nie wiecie o tym. Jest też pokazane, że moglibyście poznać kogoś, albo kogoś spod znaku barana, albo kogoś bardzo poważnego, być może starszego od was. Zwłaszcza, że to jest, jeżeli to jest mężczyzna, to starszy od was by był. I jest pokazane, że ten człowiek przychodzi z jakimś cholernym bagażem. Nie jest pokazane, żebyście uciekali od człowieka z bagażem. Jest pokazane, że można się zainteresować, można poflirtować, można porozmawiać, ale jest pokazane małe kroczki i bardzo na spokojnie. Żadnych gestów, żadnych czynów, żadnego wchodzenia do łóżka, żadnego romansu, żadnego czegokolwiek, ale można poflirtować, można odpowiedzieć uśmiechem na coś tam, ale strasznie małe kroczki, bo to w giermku macie pokazaną tą radę. Bardzo małymi kroczkami, bo albo ta osoba nie jest wolna, więc wtedy w ogóle się okaże, że nie ma sensu, dlatego dobrze, że małe kroczki, bo się będzie można wycofać. Albo jest tak, że ta osoba ma cholernie duży bagaż lub jest strasznie przemęczona życiem i związkami do tej pory. Osoba niby poważna, jeżeli nie jest w jakimś związku, niby poważna, ale taka przemęczona i taka podupa, taka z jakimś takim ciężarem. Albo wy czujecie ciężar w tym miesiącu jakiegoś związku, jakiejś relacji lub jakiejś waszej obecnej sytuacji. Tak jakbyście się czuli trochę przytłoczeni. Odzyskać miśki energię jako rada. Odzyskać energię, odzyskać radość, odzyskać takie, wiecie, jak to powiedzieć, taką dziecięcą energię, tu się uśmiechnąć, tu poflirtować, tu tak, żeby takiej radości trochę nabrać. Bo ktoś jest cholernie przytłoczony, albo, tak jak powiedziałam wcześniej, poznajecie kogoś, kto ma bagaż. Dosyć dużo ma tego bagażu, niestety. Ja nie mówię, to nie chodzi tylko o dzieci, to może chodzić o bagaż emocjonalny. A to jest jeszcze gorzej. To jest jeszcze gorzej. Ajajajajaj. Miśki, od razu mówię, czytania na czerwiec są dziwne. No nie wiem, nic wam nie powiem więcej. Sprawdzamy pracę. Patrzymy na pracę. Możliwe, że jakieś rybki są zakochane w człowieku, który ma już żonę albo męża. I miśki, no co wam powiem? No? Co wam powiem? Nic wam nie powiem. Ma i będzie mieć żonę albo męża. Kochani, praca.
Podobna energia jest na waszych. Czyli dlaczego u was jest podobna energia co na wodniku? Dlaczego by tak było? Czemu wy mielibyście podobną energię co wodnik miał? Może te gwiazdy jakoś tak działają podobnie na znaki, które są obok siebie? Nie, słuchajcie, ja się na tym nie znam w ogóle. I powiem szczerze, nie zamierzam się poznawać. Od tego są eksperci. Dlatego pytam zawsze ludzi, którzy się doskonale znają na astrologii. Co myślą o takiej energii? Także piszcie, jeżeli się znacie. Praca dla rybeniek. Miśki, macie rozdroże w pracy w tym miesiącu. Rozdroże prawdopodobnie pomiędzy odejściem i zmianą. O, przecie. Dobra. Słuchajcie, przekaz jest potwornie specyficzny. Nie wszystkie rybki się w tym odnajdą. Nie przejmować się. Macie ascendent, macie księżyc. Nie wiem, co tam jeszcze macie, jakieś tam może wedyjskie księżyce, słońca i tak dalej, ascendenty. To jest bardzo specyficzne, ale to jest cholernie dokładny przekaz. Rozdroże jest, tak, w pracy, czyli zastanawiamy się, co by tu zrobić. Mam iść w prawo czy w lewo? Mam iść tu czy tu? Mam zrobić to czy tamto? Co ja mam dalej robić? Każda jedna rybka, która ma rozdroże w pracy, w czerwcu, albo już teraz, dzisiaj, kiedy mnie słucha, słucha co dalej. Jeżeli nie macie, bo macie trochę nudę, stagnację, albo się w ogóle nic ciekawego nie dzieje, to może nie być dla was, ok? I teraz tak. Jest inna opcja, inna praca, inny projekt, inna droga, nie wiem, może być inna kariera. To wy możecie być studentem, który ma do wyboru dwa kierunki. Ale to wtedy nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra. Powiem wam, jak to wygląda. Być może zaczęliście już jeden kierunek. Jest pokazane, że ktoś ma problem z wyborem, bo nie chce czegoś zakończyć na zawsze, lub nie chce czegoś przerwać. Nie chce odchodzić z jakiegoś miejsca, do którego jest przyzwyczajony. Nie chce zakończyć jakiejś kariery, do której był przyzwyczajony. Nie chce odejść z jakiegoś, mówię, miejsca, być może geograficznego nawet. Ten wybór, to rozdroże wymagałoby od was dużej zmiany albo zakończenia czegoś na zawsze. Rada? Odejdź. Ósemka kielichów. Zostaw już przeszłość za plecami. Te karty was, rybki, namawiają do tego, żebyście szli w tą nową drogę, czy tą nową drogą, która wam się pokazała. Zamiast siedzieć w stagnacyjnej, starej energii, żebyście dokonali tej zmiany i zostawili za plecami to, co już powinniście zostawić za plecami. Wy macie tu opór pokazany, nie chcecie tego zakończyć. No, nie powiem, jest to ciekawe. Jest to bardzo ciekawe. Miśki, dobra, a zobaczmy, co najlepszego do osiągnięcia dla rybeczek w tym miesiącu. Co jest najlepszego do osiągnięcia w czerwcu dla rybek? A po co biorę trzecią kartę? No, nikt nie miał trzeciej karty. Rybki są wyjątkiem tutaj, ale nie wiem, jakoś. Z jakiegoś powodu wzięłam, no to nieważne. Kochani, zmiana kierunku. Jest pokazane, że coś, co się nie rozwija, zostanie być może zakończone albo przerwane. Może to być związek, może to być praca. Ale coś, co się nie rozwija, albo coś, co idzie w złym kierunku, albo coś, co poszło w innym kierunku. Znaczy nie w tym, co trzeba, w sensie, o to mi chodzi. I jest pokazane nabranie nowej energii i przejęcie ogromnej kontroli nad swoim życiem. Niektórym z was będzie pomagał mąż, ojciec, strzelec lub baran, lub starszy brat, starszy mężczyzna, szef. Raczej jest to mężczyzna, o czym mówię, ale nie musi być. Może znacie strzelca, barana lub inną osobę bardzo, bardzo wpływową lub energiczną, silną, która jest kobietą. To wtedy może to być kobieta, jak najbardziej. W każdym razie, jest pokazane, że nabierzecie siły i nabierzecie takiej
motywacji. Niektórzy z Was poznają nową osobę. Single, Wy możecie poznać nową osobę. Pokazał się nam ten sam cesarz, którego miały, no, single. Ja powiedziałam, że to może być też dla związkowców, bo się Wam trochę to wymieszało, ale single mogą poznać cesarza. Osoba spod znaku barana, dużo starszy mężczyzna, mężczyzna, który ma dzieci, ma jakiś bagaż. Ale uważać, żeby to nie był mężczyzna żonaty albo baba, co ma męża. Pamiętajcie, wy sobie odwracajcie te płcie, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Raczej mówię do kobiet i raczej mówię o mężczyznach. 90% przypadków. Może mniej, bo jeszcze są dziewczyny, które mają dziewczyny i chłopaki, które mają chłopaków. Ale większość tak ma. Ale odwracajcie sobie te płcie tak, jak wam pasuje do waszej historii. Także spoko. Nabranie siły, poznanie nowych ludzi, pójście w nowym kierunku, w lepszym, zostawienie czegoś, co nie działa, nie pojechanie gdzieś, gdzie nie macie jechać, zrezygnowanie z jakiejś podróży, która nie ma sensu, do jakiegoś Lovelasa być może. Nowe osoby, nowe kierunki, przejęcie kontroli nad własnym życiem. Możliwe, że naprawdę poznacie kogoś poważnego. Tylko uważajcie, żeby nie był ten człowiek już w relacji poważnej z kimś innym. Bo się wam to po prostu do niczego nie przyda, taki człowiek, który już jest w relacji. Miśki, weźcie przestańcie. Na co to? Na co to w ogóle? Nawet gdyby zostawił babę, czy zostawiła chłopa dla was, na co wam taka energia? Po co budować nową miłość na płaczu i krzywdzie innej osoby? Nie robi się tak. Nie ma sensu. Miśki, dobra. Co najlepszego? Teraz wy z każdym znakiem zodiaku. Ale dobre macie to, co do osiągnięcia. Tu jest bardzo dużo takiego poczucia kontroli nad sytuacją. Tak jakbyście mogli, być może jakieś awanse, może jakiś awans wy rozważacie, żeby w pracy w sensie. Może to jest coś takiego. Od baranka do rybeczek, rybki. Z każdym znakiem zodiaku. Rybki z barankiem, z wyczulisiem, z lwiaczkiem. O! Wodnikiem i z rybkami. Miśki, jeżeli macie baranka, bieda, pustka, tęsknota. Słuchajcie, jeżeli jesteście w poważnej relacji, uważajcie na pieniądze w tym miesiącu, żebyście nie utopili tam gdzieś kasy, gdzieś niepotrzebnie. Jeżeli nie jesteście razem, tęsknota, ale brak żadnych ofert, jest poczucie braku. Jeżeli to jest relacja, to jest poczucie braku. Komuś czegoś brakuje. Z bykiem macie poważne plany pokazane. Ktoś naprawdę chce związku, poważnie planuje związek, poważnie planuje przyszłość i wie, czego chce, ale konkrety pokazuje. Byk albo wy wobec byka, ale konkrety. Z bliźniętami ktoś nie może odejść, nie potrafi, nie może odejść. Jeżeli odszedł ten człowiek, to możliwe, że wróci. Może w czerwcu. Jest to bardzo możliwe. Jeżeli jeszcze nie odszedł, to na razie nie odejdzie, nie potrafi. A jeżeli jest rozstanie i nie ma powrotu, to na pewno nie ma rozstania emocjonalnie. Ktoś absolutnie nie potrafi przestać o kimś myśleć. Z raczulisiem niezakończony cykl. Albo jesteście w takim momencie w tej relacji, że powinniście jakieś drzwi zamknąć i przejść do kolejnego etapu, albo powinniście się rozstać, albo mieszkacie bardzo daleko od siebie i jest problem, żeby do siebie przyjechać. Nawet w innych krajach byście mieszkali wtedy. Ale to jest problemem. Jeżeli to jest taka relacja, to jest to problematyczna relacja, niestety. Może być problemem, żeby pokonać tą odległość. Dosłownie może być problemem, bo nie można z jakiegoś powodu przylecieć czy przyjechać, albo może być to problem, bo po prostu ani jedno, ani drugie się nie chce przeprowadzić. O to mi chodzi. Z lwiaczkiem, misiaczkiem, brak stabilizacji, problemy finansowe, duże wydatki lub poczucie braku bezpieczeństwa w związku. Jeżeli nie jesteście w związku, to niestety w czerwcu, nie wiem, ktoś nie chce być w tym związku, czy być może w ogóle nie chce być, ale w czerwcu tego związku nie ma. O to mi chodzi. Z panną, kochani, trójka mieczy. Rozstanie, jakieś przykrości, ktoś płacze, cierpi po kimś. Jeżeli jesteście razem, ktoś może kogoś bardzo zranić.
Mało tego. Wygląda na to, że ktoś nawet nie ma za bardzo wyrzutów sumienia. Kochani, przynajmniej jedno z was może być trochę perfidne wobec tego drugiego. Jedno cierpi, a drugie tak. Nie wiem. Z wagą bezsilność, osłabienie więzi, albo macie do czynienia z osobą egocentryczną, która lubi wami rządzić lub wy nimi. No więc uważać. Ale jakaś bezsilność, jakaś słaba relacja, osłabiona relacja, osłabienie relacji, albo ktoś kogoś próbuje do czegoś zmuszać, ale to nie jest fajnie pokazane. Ze skorpionem seksy. No przynajmniej z jednym znakiem. Chociaż jeszcze macie ze strzelcem też fajnie i z innymi rybkami. Ze skorpionem seksy, pasja. Słuchajcie, może być pasja w sensie, że macie wspólną pasję i pójdziecie coś robić i tam poznacie osobę z znaku skorpiona, bo oni też mają taką pasję. Albo się spotkacie na jakimś forum odnośnie tej pasji, poświęconym tej pasji. Albo będziecie po prostu szaleć seksualnie. Bardzo silna energia seksualna. Ze strzelcem nowy początek. Jakiś poważny zakup, zamieszkanie razem, oświadczyny, ważna wiadomość, ważne dokumenty, składanie ważnych dokumentów, nie wiem, ale bardzo poważny nowy początek. Z koziorożcem uniknięcie katastrofy. Kochani, albo się nie zawali wszystko, tak jak ktoś myśli, żeby się mogło zawalić, albo ktoś ma cały czas kontrolę i nawet jeżeli by się coś działo, to ktoś, czyli wy, no bo to dla was jest przekaz, cały czas czujecie, że macie kontrolę nad sytuacją, czyli nic was tu nie zaskoczy, o to mi chodzi. Z wodnikiem być może jesteście razem tylko dla dzieci, a jeżeli nie, to macie pokazany kontakt, będziecie rozmawiać ze sobą. Ktoś nawet komuś powie coś miłego, że tęskni, że kocha, że nie możesz żyć, że coś tam. I ja nie mówię, być może to nawet będzie prawda, że ktoś to powie, ale za tymi słowami na razie nic nie idzie. Albo poznacie nową osobę całkowicie i ta osoba będzie spod znaku wodnika. Z innymi rybkami mamy ciążę. Albo rozwój sytuacji, miłość, opiekuńczość, opieka, empatia, takie bardzo fajne podejście do drugiej osoby, bardzo dobrze rozwija się związek, ale jeżeli jedno z was ma już małżeństwo, to jest pokazane, że jakaś żona stoi na drodze komuś. No, ale jeżeli nie, no to nie, to wtedy nie. Miśki, tyle. Tak, tyle. Bo myślałam, że coś jeszcze mam zrobić, ale nie. Kochani, tyle. Widzimy się tam, nie wiem, na tygodniówce, w sobotę albo na innych znakach, a na razie buziaczki. Pozdrowionka. No i pa, pa.